Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Do takiej rozmowy nigdy nie powinno dojść. Jest ona dyskwalifikująca dla byłego szefa KNF-u, mówi minister Zbigniew Ziobro. Na danej telewizji Trwam szef resortu sprawiedliwości komentował aferę wokół KNF-u i Getty Noble Banku. Śledztwo trwa. Agenci CBA weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego, ale w całej sprawie wciąż jest wiele pytań. Leszek Czarnecki, choć za sprawą swojego pełnomocnika zawiadomił prokuraturę, to wciąż nie dostarczył wszystkich dowodów. Został dostarczony pendrive z zapisem kopii tego nagrania. A oryginału państwo jeszcze nie mają? A oryginału, mimo że apeluję o to konsekwentnie, dalej nie ma. Do prokuratury nie trafiły też urządzenia, na których Leszek Czarnecki miał nagrywać rozmowę z byłym już szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim. Metodyka pracy śledczej wymaga, aby takie urządzenia wraz z treścią tego pierwotnego nagrania były poddane opinii biegłych pod kątem oceny wiarygodności, spójności, autentyczności, ciągłości zapisu. Rząd odcina się od Marka Chrzanowskiego. Najpierw premier Mateusz Morawiecki zażądał wyjaśnień. Później już po dymisji byłego szefa KNF-u odwołał wcześniej zapowiedziane spotkanie. Powołanie Chrzanowskiego było błędem, to słowa wicepremiera Jarosława Gowina. Szef KNF-u, w mojej ocenie, jeśli pan mnie pyta, również jako polityka, absolutnie takiej rozmowy nie powinien prowadzić, ponieważ on powinien w sposób bezinteresowny, ponad wszelką wątpliwość, reprezentować interes państwa. Podejrzenia padają jednak nie tylko na byłego szefa KNF-u, ale też na samego Czarneckiego, bo to podmioty, którymi zarządza Czarnecki, będące częścią grupy Getin, są monitorowane w śledztwie wokół GetBacku. To nie jest tak, że my na przykład interesujemy się pan Czarneckim w momencie, kiedy on składa zawiadomienie. Nie jest inaczej. My od długiego czasu już interesujemy się działalnością podległych mu podmiotów. Na antenie telewizji Trwam minister Zbigniew Ziobro odpowiedział też na zarzuty Sławomira Neumanna z PO. Poseł przekonywał, że KNF to wielka afera PiS-u. Domagał się też powołania komisji śledczej. Nie wiem, skąd ta wyobraźnia pana Neumanna, ale wiem, że niebawem usłyszą zarzuty kryminalne w jednej z prokuratur i może też jakieś własne doświadczenia skłonią go do tego rodzaju projekcji własnych doświadczeń. Ale więcej o tej sprawie minister nie chciał informować. Wszystko ma się wyjaśnić w najbliższych dniach. Prezydencki projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla sybiraków trafił do Sejmu. Zakłada on wypłacenie 200 zł za każdy miesiąc okresu podlegania represjom przez władze ZSRR oraz zesłania i deportacji na Syberię. Niemal 80 lat temu komuniści rozpoczęli masową wywózkę Polaków na Syberię. Z dala od domu, rodziny i bez jakichkolwiek środków do życia. Każdego dnia walczyli o przetrwanie. W trudnych warunkach musieli pracować przez wiele godzin dziennie. Umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Plagi egipskie, wszystkie to nas tam na pewno spotkały i trudno sobie wyobrazić jeszcze jakąś plagę, która mogłaby spotkać poprzez mrozy, pożar stepu, wilki, żmije, różnego rodzaju insekty domowe i odzieżowe, etc. W każdym razie to, cośmy tam przeszli, wskazuje na to, że człowiek może bardzo wiele wytrzymać. Mówi pan Stanisław Błoński, który w 1940 roku wraz ze swoją rodziną został w wagonie bydlęcym przewieziony na Syberię. Obecnie wielu sybiraków dożywa swoich dni w bardzo trudnych warunkach. Nabyte schorzenia i urazy, także te psychiczne, powodują, że wymagają oni szczególnej opieki. Stąd też prezydencki projekt ustawy, który właśnie trafił do Sejmu. Przewiduje on wypłacanie sybirakom zadośćuczynienia 200 zł za każdy miesiąc pobytu na zesłaniu, gdzie kwota ta ma być nie mniejsza niż 2400 zł. Projekt mimo dobrych założeń i tak stanowi jedynie próbę wynagrodzenia osobom zesłanym na Sybir straconych lat życia, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Tych cierpień, które doznali ci ludzie, ci nieliczni żyjący jeszcze dzisiaj zesłańcy syberyjscy, tych cierpień nie da się przełożyć na pieniądze. Mimo tego taka kwota może pomóc wielu z nich przeżyć kilka kolejnych tygodni, mówi pan Mieczysław Pluta. Wiele osób jest bardzo wyczerpanych pracą, przeżyciem i tak dalej. I by na pewno to wzmocniło. Dla nich to by był zastrzyk taki, wie pan, naprawdę
bardzo poważnie. Decyzję o wypłacie świadczeń będzie podejmował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłata będzie finansowana z budżetu państwa. Szanse na uzyskanie świadczenia będą mieli m.in. represjonowani z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych, osoby przebywające na zesłaniach i deportacjach, w obozach i koloniach pracy, a także w niewoli. Polacy nadal palą śmieciami, to bezkarnie, tak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Organizacja postuluje zmiany w systemie kontroli palenisk i kotłów w domach. Mimo że od prawie 20 lat w Polsce obowiązuje zakaz spalania śmieci, to proceder ten trwa w najlepsze, poinformował w raporcie Polski Alarm Smogowy. Ten przepis nie jest niestety przestrzegany przez mieszkańców i wynika to w gruncie rzeczy z tego, że w 80% badanych gmin nie funkcjonuje sprawnie działający system kontroli. Urzędnicy pracują, jak wiemy, do godziny 15-16, a w wielu przypadkach do spalania odpadów dochodzi w godzinach nocnych i wówczas mieszkańcy tak naprawdę nie mają gdzie zgłosić tego procederu. Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego zwraca uwagę na jeszcze jeden powód nieskutecznych kontroli. W małych gminach miejskich, gdzie praktycznie nie istnieją inne straże niż właśnie kontrole prowadzone przez urzędników. Tak naprawdę ci urzędnicy są mocno osadzeni w tym środowisku gminnym, najczęściej wiejskim czy miejsko-wiejskim, dlatego bardzo trudno jest prowadzić kontrolę wśród swoich znajomych czy nawet rodziny. Polski Alarm Smogowy w celu zwiększenia skuteczności kontroli zarekomendował m.in. odejście od kontroli opartych na urzędnikach danej gminy. To, o co my postulujemy, co wynika z tego raportu, to zmiana systemu kontroli. Nie może być tak, że to urzędnicy odpowiadają za kontrolę spalania odpadów i przepisów antysmogowych, ponieważ jest to dysfunkcyjne. My postulujemy o stworzenie powiatowych straży gminnych albo międzygminnych straży, które będą anonimowo przeprowadzać kontrolę w domach. Polski Alarm Smogowy zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten zdeterminował rząd do stworzenia systemu, który zapewni Polakom ochronę przed przestępczością ekologiczną. Organizacja chce też, by resort sprawiedliwości zadbał o lepszą edukację sędziów, tak aby nie traktowali oni spalania odpadów jako wykroczenia o niskiej szkodliwości czynu. Raport został przygotowany przez krakowski Alarm Smogowy i dotyczył przestrzegania przepisów antysmogowych w czterech województwach, w województwie mazowieckim, śląskim, małopolskim i łódzkim. Badanie było przeprowadzane na podstawie ankiet wystosowanych do 106 gmin. Jest porozumienie Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Umowa pozwala uniknąć twardej granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Treść dokumentu zaakceptował brytyjski rząd. Teraz zajmą się nim liderzy wszystkich 28 państw. To przełom w negocjacjach wokół Brexitu. Osiągnęliśmy zdecydowany postęp. Bo wreszcie udało się przeskoczyć to, co dotąd było osią sporu. Porozumienie rozwiązuje problem Irlandii Północnej. Nie będzie twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Powstanie za to Unia Celna. In the backstop scenario we agreed to create... Uzgodniliśmy utworzenie jednolitego obszaru celnego na linii Unia Europejska-Wielka Brytania. W związku z tym Irlandia Północna pozostanie na tym samym obszarze celnym, co reszta Zjednoczonego Królestwa. Ponadto Irlandia Północna zostanie dostosowana do zasad jednolitego rynku, co pozwoli uniknąć twardej granicy. Takie warunki zaakceptował brytyjski rząd. To najlepszy projekt porozumienia, jaki można było wynegocjować. Ale już w Szkocji głos brytyjskiej premier natrafia na silny sprzeciw. W umowie nie ma ani jednej wzmianki o Szkocji. To lekceważy nasze interesy i stawia Szkocję w poważnej, niekorzystnej sytuacji pod względem konkurencyjności. To słowa pierwszej minister Szkocji, ale porozumienie ma więcej przeciwników i to także w obozie partii konserwatywnej. To jednak nie odstrasza Unii Europejskiej, która sprawą Brexitu chce się zająć jak najszybciej. Przewodniczący Komisji Europejskiej już teraz rekomenduje zwołanie specjalnego szczytu z udziałem liderów 28 państw. Podstawą jest zaufanie, którego potrzebujemy do wynegocjowania nowego partnerstwa.
Los dalszych negocjacji wciąż nie jest przesądzony. Dokument zaakceptowany przez Londyn nie kończy rozmów. Te wciąż będą się toczyć, ale już z udziałem liderów pozostałych 27 państw. When you strip away the detail... Mamy przed sobą jasny wybór, wybrać umowę, za którą opowiedzieliśmy się w referendum, umowę, która przywraca kontrolę nad pieniędzmi, prawami i granicami, kończy swobodę przemieszczania się, chroni miejsca pracy i bezpieczeństwo, czy też odejść bez umowy lub w ogóle bez Brexitu. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na 25 listopada zwołał nadzwyczajny szczyt w sprawie Brexitu. Porozumienie muszą zatwierdzić przedstawiciele wszystkich państw. Potem dokument trafi do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Wielkiej Brytanii. Do 58 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Kalifornii. Na liście zaginionych figuruje jeszcze około 130 nazwisk. Potężny żywioł trawi Kalifornię. Tak, to jest druzgocące. Naprawdę brakuje mi słów, żeby opisać to, co nas spotkało. To wygląda jak strefa wojenna. To kompletna dewastacja, którą mogły wywołać tylko tego rodzaju pożary. Nikt tak naprawdę się tego nie spodziewał, ale niestety to się dzieje. Jesteśmy w trudnym czasie, już nic nie będzie takie samo jak wcześniej, ale mogę was zapewnić, że wszyscy w Kalifornii zrobią wszystko, co w ich mocy, aby wam pomóc. Prezydent Trump zadzwonił do mnie i obiecał wsparcie. Obecnie skupiamy się oczywiście na bezpieczeństwie życia i podtrzymaniu życia, po prostu na masowej opiece. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, aby zapewnić wsparcie. Dzieje się to dzięki ogromnej grupie ludzi. Wpływ na to ma także indywidualna pomoc, która została podjęta w związku z podpisaniem przez prezydenta głównej deklaracji dotyczącej katastrofy. Najwięcej ludzi zginęło w zniszczonym niemal doszczętnie przez ogień miasteczku Paradise na północy Kalifornii. Spłonęło tam blisko 9 tysięcy budynków, w większości mieszkalnych. Ludzie zostali zmuszeni do podjęcia natychmiastowej ewakuacji. Gdziekolwiek nie spojrzeliśmy, był ogień. On był wszędzie, u góry, po bokach, otaczał nas z każdej strony. W końcu zatrzymaliśmy się w takim miejscu, że nie było możliwości przejechania ani do przodu, ani do tyłu. Nagle spojrzałam w górę i zobaczyłam straż pożarną. To było jak wielki znak z nieba. Zobaczyłam strażaka, pięknego anioła, który wężem strażackim przygasił nad nami pożar i ułatwił nam wyjście z samochodu. Pożary szaleją także na południu stanu. Żywioł dotarł również do znanego kurortu Malibu, gdzie znajduje się wiele luksusowych rezydencji, w tym gwiazd filmowych i celebrytów. Przenosimy się do Afganistanu, gdzie w wyniku ataku talibów śmierć poniosło 30 afgańskich policjantów. Bojownicy talibscy uciekli z dużą ilością broni i amunicji. Szturm na posterunek policji w prowincji Farah na zachodzie Afganistanu rozpoczął się wczoraj późnym wieczorem i trwał ponad 4 godziny. Wśród zabitych 30 policjantów jest także ich dowódca. W odwecie siły afgańskie przeprowadziły nalot, w którym zabiły 17 talibów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy talibowie prawie codziennie na terenie całego Afganistanu przeprowadzają ataki, w których giną przedstawiciele sił bezpieczeństwa. Władze nie podają regularnie bilansu ofiar. Według nieoficjalnych szacunków dziennie w Afganistanie ginie około 45 policjantów lub żołnierzy. To już jeden z ostatnich sprawdzianów kadry Jerzego Brzęczka przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Dziś w Gdańsku biało-czerwoni zmierzą się z Czechami. Jerzy Brzęczek kończy z eksperymentami. Na pewno na dzień dzisiejszy dla nas są optymalne i skuteczne ustawienie. To jest ze skrzydłowymi. I właśnie takie ustawienie powinniśmy zobaczyć w trakcie dzisiejszego meczu z Czechami. Ci zawodnicy, którzy są na tym zgrupowaniu, na pewno prezentują dużą jakość. Mają dużą jakość, z jednej strony duże doświadczenie, również są młodzi zawodnicy, którzy do tej reprezentacji dopiero zaczynają wchodzić i powiem szczerze, że jestem spokojny o ich dobrą dyspozycję. Jednak dużego wyboru na skrzydłach Jerzy Brzęczek nie ma. Problem z regularną grą mają Jakub Błaszczykowski i Rafał Kurzewa. Lepiej wygląda sytuacja Przemysława Frankowskiego i Damiana Kądziora. Do formy wraca Kamil Grosicki. Tak jak powiedziałem na ostatnim zgrupowaniu, że na następne zgrupowanie przyjadę w lepszej formie. Z taką formą przyjeżdżam, ale
to trzeba teraz udowodnić na boisku. Spotkania z Czechami i Portugalią to ostatni sprawdzian przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Później już tylko mecze o punkty. Ten czas, który miał selekcjoner na wybranie grupy piłkarzy, powoli się kończy i teraz musimy dostać, że tak powiem, konkretne odpowiedzi od selekcjonera. Ale i tak w kadrze pojawiły się nowe nazwiska. To m.in. piłkarze Pogoni Szczecin, Hubert Matynia i Adam Buksa. Pod nieobecność Kamila Glika do zespołu wraca Tiago Cionek. Takie jest prawo selekcjonera. Musi szukać nowych rozwiązań, nowych nazwisk. Domagano się świeżej krwi w reprezentacji, więc teraz nie można narzekać, że ta świeża krew faktycznie dopływa do żył drużyny narodowej. Początek widowiska z Czechami o godzinie 18. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Dziś na wschodzie dużo chmur i przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodnie. Najchłodniej w Moskwie 1 stopień, a najcieplej w Rzymie i w Marsylii 20 stopni. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W naszym kraju w rejonach południowo-wschodnich i w środkowej części zachmurzenie duże i całkowite. Deszcz głównie w Małopolsce. Na pozostałym obszarze mniej chmur i liczne przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Krakowie i w Częstochowie do 10 na zachodzie i w Gdańsku. Wieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie. Barometry wskazują 1032 hektopaskale. Na teraz to już wszystko. Życzę Państwu dobrego dnia i do zobaczenia.